W dzisiejszym świecie, gdzie konkurencja jest wszędzie i każdy dąży do osiągnięcia sukcesu, ważne jest, aby znaleźć skuteczne metody, które pozwolą nam osiągnąć nasze cele. Jedną z takich metod jest wykorzystanie potęgi ochoty, o której mówił David R. Hawkins w swojej książce Siła versus Moc. Ukryte determinanty ludzkiego zachowania. Ochota, według Hawkinsa, jest jednym z najważniejszych elementów, które pozwalają nam osiągnąć sukces. Jest to stan umysłu, który pozwala nam pokonać przeszkody, wytrwać w dążeniu do celu i osiągnąć to, czego pragniemy. Ochota to także gotowość do działania, otwartość na nowe możliwości i chęć uczenia się. Aby wykorzystać potęgę ochoty do osiągania sukcesów, należy przede wszystkim zrozumieć, co to jest ochota i jakie są jej cechy. Ochota to pozytywne nastawienie, które pozwala nam podejmować wyzwania i dążyć do realizacji naszych marzeń. To także wiara w siebie i swoje możliwości, która daje nam siłę do działania. Kluczowym aspektem wykorzystania potęgi ochoty jest również umiejętność stawiania sobie celów. Cele powinny być realistyczne, ale jednocześnie ambitne, tak aby motywować nas do działania. Ważne jest również, aby mieć plan działania i konsekwentnie go realizować. Ochota to także umiejętność radzenia sobie z porażkami i trudnościami, które mogą pojawić się na naszej drodze do sukcesu. Aby wykorzystać potęgę ochoty, warto także zwrócić uwagę na nasze otoczenie. Otaczając się pozytywnymi ludźmi, którzy wspierają nas w dążeniu do celu, zwiększamy nasze szanse na sukces. Warto także szukać inspiracji i uczyć się od osób, które osiągnęły to, czego my pragniemy. Podsumowując, potęga ochoty jest kluczowym elementem, który pozwala nam osiągnąć sukces. Aby wykorzystać jej moc, należy mieć pozytywne nastawienie, stawiać sobie cele, mieć plan działania i umiejętnie radzić sobie z trudnościami. Pamiętajmy także o tym, aby otaczać się pozytywnymi ludźmi i szukać inspiracji. Dzięki tym działaniom możemy osiągnąć to, czego pragniemy i cieszyć się sukcesem.